Cześć, jak się macie? Od wczoraj się nic nie zmieniło. Tutaj oczywiście Damian, ostatnie dni ze zmiennokształtnymi i zobaczmy, co nowego w SBC, bo dosłownie przed chwilą wybiła godzina 19, jest znów player pick. Jednak, dobra, tu jakieś dwa razy, aha, 2 razy 80, to nie o to mi chodziło. Wydaje mi się, że mamy pika z tocem. 93 toc lub zmiennokształtny do wyboru, no brzmi to dobrze. Powtarzalne za 3 dni, fajna minima, o mój Boże! Trochę powiem wam, że to są wymagania jak na ikonę, ale to oznacza, że chyba coś potężnego poleci, prawda? No nie marnujemy czasu, przepalamy. Pierwszy skład gotowy, ale dobra, kurde, takich wymagań to ja się nie spodziewałem. Jeszcze ten skład 90. No kurczę, no powiem wam, że trochę na bogato, no skład 90 od zera. Nie wiem, ile ten pik może kosztować. Nie sprawdzam, ale wiecie, co jest najpiękniejsze, że my tego nie odsłaniamy. Tutaj nie ma co przedłużać. Panie i panowie, mamy 6 lipca. 4 karty do wyboru. Tocy 95 plus historię, to zmiennokształtnik. Kto to będzie? Czy to jest? Czy ja właśnie przepaliłem Tyreka? Kurde, no Nuno Mendes, no nie tak źle, ale Kamavingę można mieć za darmo, no już wezmę Nuno zamiast tego Casemiro, ale no... No nie tak to miało być! Przy okazji mamy nowy ekran ładowania, Foot Level Up, no ciekawe, ciekawe, widać inspirację koszulkami Liverpoolu, co to będzie oznaczać, może przedsmak czegoś, co nie mamy zobaczyć w IFC, bo coś się tam mówiło o jakiejś Akademii Piłkarzy, że będzie można levelować swojego piłkarza, wątpię, bo to zaawansowany system, żeby pewnie dawali to na końcu gry teraz, ale tak, kurczę, powiem wam, że no, fajnie byłoby móc wybrać sobie teraz kartę, którą możemy ulepszać, ale na nic takiego się nie nastawiam, zakładam. Że nie wiem, szczerze nie wiem. No bo tak na logikę, level up oznacza, że level karty będzie się zwiększał, ale czy przez rozgrywanie meczów, czy robienie jakichś zadań związanych z daną kartą? No ciekawe, mam nadzieję, że za dużo przecieków nie będzie, bo miło byłoby być jakoś zaskoczonym. Oczywiście tego Kamavingę robię, jeszcze trochę tych zadań mi do zrobienia zostało, ale ja go zrobię. Buf! Pojawił się w SBC, jest to Amerykanin z Utrechtu, dobrze, że ma pełne zgranie, 4 na 5, no taki mały, ale wariat. Jeśli chodzi o moje zadania, no powoli zbliżam się do końca sezonu i nie wierzę, ale uda mi się ukończyć ten sezon. Szczerze myślałem, że będzie to trochę trudniejsze, a skończę chyba paczką 25x85+, którą chciałbym otworzyć jutro na streamie, bo skoro nowy event, no to trzeba otworzyć. Wiecie, co się zastanawiam, czekać do piątku, czy nie czekać? Chyba jeszcze chwilę poczekam, ewentualnie na jakieś przecieki, prawda? Ciągle myślę o tym Cristiano Ronaldo, ale dzisiaj sprawdzamy, czy rzeczywiście coś tym Harry Maguire'em można pograć. Mamy prawie, że pełne zgranie, tylko Neymar bez niego, ale Neymar jest dużym chłopcem i sobie na pewno poradzi. Mateusz wraca, jestem ciekaw, jak zachowa się ten trend na skrzydle. Wydaje mi się, że powinien dać radę, bo ma kapitalne podania, jest szybki, ma sztuczki, żeby jakoś tam ominąć przeciwnika. Neymar, Maguire oraz trend, no powiem wam, że tak zwany napad marzeń. No ciągle myślę o tym Cristiano Ronaldo, ale chyba poczekam do wieczora. Jutra no wiecie, do piątku. Nice to Michu. Pozdro Michu HM. Ale chyba nie o to tutaj chodzi. Ojeju, ojeju, ale no jest Van Dijk, tylko wypożyczony. Sobie myślę, że też Ronaldinho pasuje do tego składu, ale to jakbym stracił Neymara w statkach. Na razie nie zaakceptowałem jeszcze żadnego zaproszenia. Aleksander Arnold, o to chodzi, potrzeba tutaj tego luzu i teraz 1-0. Och, blisko. Ponownie Trent, no rywal w ogóle jakoś nie reaguje, dlatego lekkie uderzenie 1-0. Trent otrzymał piłkę od Harego i tym razem spróbuje przelobować. 2-0. Ło, Thiago Silva, no jestem zaskoczony, że ktokolwiek go wziął i proszę, nawet przeciwnik zdobywa nim bramkę. Dobra, jedziemy Trentem. Ja chciałbym dośrodkować na Harego dokładnie w tym momencie i tak delikatnie 3-1. To było szybkie. En-Nesyri, no Alisson nam... się przesunąłem, jeszcze to leciało w niego. Felix, Harry Maguire kontra Złoty Militao, panie i panowie, o tym trzeba pamiętać, to jest Złoty Eder. Złoty Eder, który dał radę, chyba że źle kojarzę. Aleksander Arnold, cyk, 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 podbijamy piłkę. Dośrodkowanie, ale nie na Neymara, kurde. Choć jeszcze Felix, no nie, nad głową, o to właśnie chodziło i mamy rożny. Spalony. Musiał być spalony, nie wierzę, Ronald, chyba że startował z połowy, ja pierdzielę, 3-3. En-Nesyri na prawej nodze i to mnie uratowało. Dokonałem 3 zmian, niestety zszedł Trent, wchodzi Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 87. Stwierdziłem, że przestraszymy trochę przeciwnika. A zapomniałem też o wypożyczonym Gianfranco Zoli, bo dobrze wygląda na papierze i jeszcze go chcę sprawdzić. Puściłem tego Nesriego. Będzie dobitka, powinna być od razu. Mendy, brawo, brawo ja. Cristiano, dobra piłka, Gianfranco Zola, no pięknie, chciał iść w ślady Maguire'a. Niewiele brakowało mu do szczęścia.
proszę, musimy zrobić tu ostatnią akcję. Nie zrobimy, bo to poleciało prosto w Fernando i czyżby jeszcze rywal chciał zaatakować, czy ja naprawdę gram tu dogrywkę? Nie wierzę. Co jest, spalony? W ogóle mam wrażenie, że od pewnego momentu gram na innego gościa, nie? Tak... Pyk, pyk, Alfonso, będzie! Co? Rzuty karne czy nie? Nie wykorzystam ostatniej akcji, przejął to chyba, że jeszcze! Gianfranco, będzie ostatnie dośrodkowanie. I czy tutaj będziemy świadkami magii Cristiano Ronaldo albo magii Gianfranco? Co Leo Black to obronił? Petr Čech, ależ to złapał. Mamy karne w kwalifikacjach jeszcze na taki skład. Ja nie wierzę. Čech, super. Thiago Silva kontra Alisson, dobrze wyczułem. Gianfranco, tak może w środek, co? Super. Gdzie uderzy Ronaldinho, a jednak nie zmienił kierunku. No to Onuachu, nasz środkowy obrońca. Panenka, 3-1. No dawaj, Van Dijk, dawaj, czekam na ciebie. Oj, no mogłem się przesunąć, skoro chciałem się tam rzucać bez sensu z mojej strony. To teraz rakieta, Vanja! No jednak, kurde, przechytrzył mnie, plus dla niego. En-Nesyri. Aha, czyli on ciągle strzela w tym samym kierunku, dobra. Cristiano, kto jak kto, ale ty no nie możesz rozczarować z karnego. O to chodziło, 4-3. I czy rywal zmieni kierunek, czy będzie konsekwentny? Czy będzie to kolejny rzut karny w tę samą stronę? O kolego, no. Okej, udało mi się odblokować paczkę. 5 razy 85 za poziom 38. Myślę, że będzie tutaj 5 walkoutów. Idziemy na całość i nawet trafia... Będzie Campbell, nie? Tutaj to jest walkout. Wierzę, że to jest walkout. Niemiec, środkowy pomocnik ofensywny, czyli Thomas Müller. Będzie ciężko o 5 walkoutów, bo jednak jest to niska ocena ogólna, ale może to jest ten moment. Wow, no to słuchajcie, już wkrótce będę wróżyć wam z kart FIFA niczym kiedyś United. 3 walkouty, no i jest Sol Campbell. Aha, on 4-4, tylko ma naprawdę już dają tak szaloną zmianę i nawet 5 gwiazdek mu gdzieś nie dołożą. Idę otworzyć to na webapie, bo jest szybciej. Wpadł Gulasz i Dybala, nie tak źle. Zróbmy jeszcze pika 8-6+. Dobra, przepaliłem i to 8-9, więc niech chociaż taka ocena się tu zwróci. Dziękuję, Alisson. To nie pozostaje mi nic innego, jak otworzyć jeszcze 7 razy 85+. Przepalam Campbella, bo mam wrażenie, że i tak wróci. A więc zobaczmy, w jakim stylu uda się zakończyć ten odcinek. Tak mnie wkurza w ogóle, że czy to ikony, czy to te karty zmiennokształtne kryją się w środku. I najgorsze jest to, że tak samo było rok temu. 89 kimiś może być zwiastunem czegoś naprawdę fajnego, albo i nie. Boom! Balak i Maguire! Ale paczka! No powiem wam, że okej. To oznacza tylko jedno, no Super Harry będzie naszym zmiennikiem. Ile za niego zdałem? 176 kosztuje teraz tyle samo, ale zauważyłem zaledwie. Patrzcie, kupiłem Walkera, trafiłem go od razu niewymiennego. Aha, bo to jest jego minimalna. O cholera. O nie, bo nikt go nie kupuje, dlatego on tyle kosztuje. Ciekawe, ile na nim stracę. Balaka będzie trzeba gdzieś przepalić, ale była to przepiękna paczka i tym ładnym akcentem kończymy dzisiejszy film. Do zobaczenia jutro, gdzie rozpoczniemy sobie Food Champions. Trzymajcie się, cześć!